Spotkaliśmy się dzisiaj w pokład Makerspace na zorganizowanych warsztatach przez właśnie Koduj dla Polski i właśnie pokład Makerspace. Zapraszaliśmy osoby do skonstruowania własnego czujnika jakości powietrza. Na warsztatach osoby tutaj zainteresowane mogły zmontować te wszystkie części, sprawdzić, czy ten czujnik poprawnie działa i czy przekazuje dane do tych serwisów, które obsługują, przyjmują dane. Robiliśmy czujnik mierzący stężenie pyłów w powietrzu oraz przy okazji wilgotność i temperaturę. No, mnie to zainteresowało dlatego, że co roku właściwie zimą przychodzi znowu w mediach temat smogu, temat właśnie zanieczyszczenia powietrza, pyłów i chciałbym się przekonać na własnej skórze, jak to wygląda w mojej okolicy. A taki do it yourself w takiej wersji jest to dla mnie jeszcze bardziej atrakcyjne. Nie było to jakoś szczególnie trudne. Z tym, że myślę, że jakbym robił to samodzielnie zupełnie w oparciu tylko o instrukcję, to bardzo łatwo byłoby popełnić jakiś błąd. Więc dobrze mieć kogoś, kto będzie czuwał nad dobrym przygotowaniem tego. Myślę, że każdy może sobie zmontowaniem takiego czujnika poradzić. To nie jest coś, co wymaga jakiegoś dużego nakładu czasu i wiedzy. Warsztaty są jakby otwarte dla każdego tak naprawdę. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to po prostu jeśli będzie śledził naszą stronę Koduj dla Polski czy Facebooka, ewentualnie też fanpage tutaj pokład Makerspace, to też ta informacja tam się pojawi o tym kolejnym wydarzeniu.